Moi drodzy pielgrzymi, pragnę, ażeby wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, a które były przeżywane bardzo głęboko i poza Polską, i w Rzymie, i na całym świecie, w różnych miejscach świata, na różnych kontynentach, żeby te wydarzenia, tak jak ksiądz biskup powiedział, posłużyły do umocnienia Kościoła i narodu w Kościele. Trzeba nam wielkiej siły duchowej. Próba, przez którą przechodzi nasz naród właściwie na przestrzeni prawie już 2 wieków, domaga się wielkiego hartu ducha. Nie jest łatwo być Polakiem. To, co powiedziałem na Jasnej Górze Młodzieży, to uważam za prawdę dotyczącą nas wszystkich. Ale to, co kosztuje, to i warta. A więc z drugiej strony można powiedzieć, warto być Polakiem. I tak sobie musimy mówić, ponieważ nie jest łatwo, tym bardziej warto. Doświadczenia ostatnich miesięcy dopomagają nam w tym. Jeżeli z jednej strony mają swój aspekt przygnębiający, to z drugiej strony mają swój głęboki aspekt podnoszący na duchu. Podnoszący na duchu. I trzeba to wszystko, co podnosi na duchu z tych wydarzeń i z tej śmierci kapłana, która jest w pewnej mierze symbolem. Trzeba to, co podnosi na duchu, wydobyć i stale wydobywać dla dobra wspólnego, bo na pewno ta śmierć ma swój wymiar wspólnotowy. Jest dla dobra całej ojczyzny, dla dobra Kościoła, nawet nie tylko w Polsce.